Jesteśmy w miejscowości Stroszki w województwie wielkopolskim, gdzie dzisiaj za moimi plecami na polu przeprowadzany jest pokaz pracy ciągnika z systemem nawigacji satelitarnej, który pomaga mu tutaj w pracy z narzędziem do uprawy bezorkowej. O tym, ile trzeba na taki system wydać, na co należy tutaj zwracać uwagę i jakie można dzięki temu poczynić oszczędności, dowiemy się w dzisiejszym materiale. Będziemy rozmawiać z rolnikami, którzy są użytkownikami tego typu systemu, oraz przedstawicielem firmy Deutzfahr, która zamontowała ten system w tym ciągniku. Podczas dzisiejszego pokazu jednym z operatorów jest Adrian Olszewski. Adrian, powiedz, ty już od kilku lat użytkujesz ciągnika z nawigacją, prawda? Tak jest. Od 6 lat użytkuję nawigację razem z tym ciągnikiem Deutzfahrem. Chodzi to bez zarzutów. Na początku były tam jakoś, jak to powiedzieć, problemy. Bo przyzwyczaić się było po prostu trzeba. Ale teraz, jak już od tylu lat się użytkuje tą nawigację, to jest poezja. Można siać noc i dzień, ułatwienie to jest niesamowite dla operatora. Szczególnie pewnie z takimi szerokimi maszynami, prawda? Tak jest, tak jest. Jaka jest tu dokładność tego sygnału? 2,5 cm RTK, nie? Najdokładniejszy GPS to jest chyba, nie? Nie ma chyba dokładniejszego. Powiedz mi, jak pierwszy raz, bo to już trochę czasu minęło, odkąd pierwszy raz wsiadłeś do ciągnika z nawigacją, ale jak się zmieniła twoja praca? Tam wpuszczam GPS-a i patrzę z tyłu sobie, cały czas się bawię, żeby było na polu jak najładniej, jak najrówniej, nie? Powiedz mi, jak w ogóle to wygląda twoja praca teraz, jak wsiadasz do ciągnika z nawigacją, to żeby to funkcjonowało, co musisz zrobić? Co musisz robić cały czas? Nic, wsiadam, odblokowuję kierownicę i działa to wszystko. Linię ustawiam, A i B, 10 metrów ujadę i jest prosto, nie? Czyli musisz wyznaczyć dwa punkty. Tak jest. Od końca pola do końca i potem już mnie nic nie interesuje. No, pierwszy przejazd tylko ręcznie muszę objechać, nie? Powiedz, pewnie już oszczędności widać. To tam jest oszczędność niesamowita. Każdy jak mówi, że to tyle pieniędzy to kosztuje, że to się zwraca niesamowicie. No właśnie, bo mamy same plusy na razie. Jakieś minusy byś wymienił? Nie. Teraz jak mam wsiąść do ciągnika, co nie mamy GPS-a, to jest ciężko się przyzwyczaić. Teraz jest tego GPS-a. Teraz jak zahoczony jest ten ciągnik do wszystkiego, to cały czas GPS użytkowany. Wy tutaj świadczycie również usługi rolnicze jako gospodarstwo, prawda? Tak. To pewnie bijecie się o ten ciągnik, w którym jest nawigacja. No, jak można powiedzieć. Ale nawigacja do wszystkiego, rozrzutnik, uprawa, siew, no do wszystkiego zużywana ten GPS, nie? A gdzie jest dla ciebie najważniejszy? Do siewu, nie? To jest najważniejsza rzecz, ta nawigacja. Może w przyszłym roku będziemy myśleć, żeby do drugiego założyć, żeby ułatwić sobie jeszcze bardziej tą robotę. To jak teraz kupowałbyś nowy ciągnik, to już z nawigacją? Tak, 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 tak. Tylko nawigacja. Opryskiwacz jest fabrycznie wbudowany już GPS-em i na przykład ma wyłączanie sekcji elektrycznie. I że na przykład też jak pryska na przykład brat, to nie robi nakładów, których nie widzi, że na przykład przy zawracaniu się wszystkie sekcje wyłączają po kolei, że nie ma, że nie jest dopryskane jakieś miejsce, nie? To pewnie zamiast patrzeć jak jechać, patrzysz w smartfona, nie? Czasami i oglądasz kanał Wieści Rolnicze. Głównie tak. Cały czas ten telefon jest w ręce. No. Jak się długie godziny spędza na polu, to komfort jest bardzo ważny, prawda? Tak jest, jak się cały czas siedzi w tym ciągniku, no to ta nawigacja to jest po prostu poezja. No. Zachwala cię tylko, nie ma żadnych minusów moim zdaniem. Pewnie dzięki temu, że praca jest dokładniejsza, zwiększyły się również wydajności, jakie osiągasz tutaj na polu, między innymi z takim agregatem do uprawy bezorkowej, prawda? Tak, no, myślę, że tak z 20-30% się wydajność zwiększyła. Tego nakładu nie ma, jak to się mówi, prosto się jedzie, no też jak robiło szlaczki, to też zabierało trochę. Powiedz mi, Adrian, jak pojawił się ciągnik w gospodarstwie, to pewnie musieliście być przeszkoleni z tym, jak obsługiwać ten system. Ile to trwało? Myślę, z 2-3 godziny zajęło im, żeby nas przeszkolić na tą nawigację. Na początku też było, że skalibrowali go wszystko, uruchomili i od tego czasu, jak przyjechał, to przez te 6 lat nic nie było robione. Tylko jest abonament płacony co roku i wszystko działa bez zarzutów najmniejszych. Czyli to jest tak naprawdę bezobsługowy system, nie trzeba tu robić żadnych przeglądów? Nie. Wszystko jest bezobsługowe. Powiedziałeś nam, żeby ustawić nawigację, trzeba wyznaczyć dwa punkty A, B, czyli przejechać od jednego końca do drugiego pola. A jeśli mamy jakieś kawałki, na przykład, w którym mamy jakieś krzywe pole, nie mamy równego odcinka, to można to ustawić jakoś nawigacji, czy wtedy nie da rady? Oczywiście. Jest tam funkcja też, że jest właśnie krzywa linia i też się ustawia AB. Jedzie się tą krzywą linią, jak jest na przykład od miedzy, dusi się B i potem cały czas ciągnik tak jedzie tą samą krzywą linią. Jak było przejechane, sam przejechałem pierwszy raz, nie? Różne kształty można przebierać, że jest na przykład jakieś takie duże wgłębienie albo coś, to on ci
będzie idealnie cały czas jechał w tych liniach, przyjechałeś, nie? Krzywej. No właśnie, a powiedz mi, bo jeśli jeszcze jeden raz zrobisz tak to pole, to czy możesz to zapamiętać tak, żeby na przykład robiąc następną czynność już te linie widział, czy jak to wygląda? Tak, tak, można zrobić sobie tam z dwie linie na przykład, albo trzy i na przykład zaczynam od jednego końca, potem chcę od drugiego końca nową linię zrobić i sobie ustawiam starą linię i jest to samo, nie? Na przykład do siewu to jest ułatwienie, bo na przykład od drugiej strony jak jadę, to muszę zrobić sześć razy, bo zawsze na polu wychodzi mały klin, żeby ścieżka się zgadzała do pryskiwacza. I sobie ustawiam drugą linię, potem jadę sobie w tą starą linię i jest poezja. Jest z nami Łukasz Olszewski, właściciel gospodarstwa i ciągnika z nawigacją. Łukasz, powiedz nam, jak duże gospodarstwo prowadzicie i czym się poza tym zajmujecie? Witam, nazywam się Łukasz Olszewski. Gospodarujemy na areale około 200 hektarów. Uprawiamy zboża, kukurydzę, buraki i rzepak. Świadczymy również usługi agrotechniczne, uprawa, siew, zbiór, rozrzucanie obornika, wapna. Czyli tu przede wszystkim pewnie ten park maszyn w waszym gospodarstwie jest dobrze wyposażony. Jak on wygląda? No, park maszynowy jest dosyć spory, na ten nasz areał aż za duży, no ale przy tych usługach go wykorzystujemy. O. Jakie ciągniki używacie? Ciągniki głównie Deutzfahr. Mamy na razie trzy Deutzfahry. Tutaj ten model 7250, X720 i 660 Shifta. Mamy też jednego Fenta. System nawigacji, kiedy on się pojawił w gospodarstwie? Nawigacja w pierwszym ciągniku w Deutzfahrze 6 lat temu. No, kupiliśmy razem z ciągnikiem, bo taka była wersja akurat ciągnika na placu. Wersja Warrior wyposażona maksymalnie i była ta nawigacja. Na początku podchodziliśmy do tego sceptycznie, no bo jednak jest spory koszt tej nawigacji, ale na przestrzeni lat będziemy dokupować następną, żeby praktycznie każdy ciągnik był w nią wyposażony. No dobra, to teraz dwa pytania. Powiedziałeś, że byliście na początku do tego sceptycznie nastawieni. To ile trzeba było na tę nawigację wydać? No i jak ona was przekonała, skoro teraz już drugi system będziecie dokupować? Nawigacja gdzieś tam kosztowała wtedy około 80 tysięcy złotych netto. Tutaj była sporo tańsza, bo była już w tym ciągniku, w tej limitowanej wersji. No i ona gdzieś wtedy kosztowała około 40, jak dobrze pamiętam. No i to nas też trochę skłoniło. To jak teraz się pracuje? Jak zmieniła się praca ciągnikiem dzięki temu systemowi? No na pewno jest dużo mniej nakładek. Można wjeżdżać co drugi, trzeci zagon, nie trzeba nakręcać, jeździć raz przy razie. No i to wiadomo, oszczędność paliwa i czasu. Nie ma żadnych problemów, tam jest wszystko ustawione, aby się zmienia maszynę, którą w danym momencie pracujemy i praktycznie jest bez żadnych problemów. No właśnie, no to co musi robić rolnik, który korzysta z ciągnika z tego typu systemem? Jak wygląda obsługa jego codzienna? Podpinamy maszynę, w monitorze zmieniamy parametry, czy to jest gruber, czy to jest siewnik. No i praktycznie to jest wszystko, robimy linię AB i maszyna sama jedzie. Ile motogodzin już pokonaliście tym ciągnikiem z tym systemem? Ten ma około 3000 motogodzin. I jak myślisz, spłacił się już ten system w ciągu tego okresu, w ciągu tych 3000 motogodzin? No myślę, że jakby to tak wszystko policzył, no to raczej tak. Jednym z operatorów podczas dzisiejszego pokazu ciągnika z nawigacją jest Mateusz Marciniak. Mateusz, powiedz nam w ogóle, jakimi ciągnikami ty pracujesz na co dzień? Takimi, które mają nawigację, czy raczej nie? Na co dzień pracuję ciągnikiem Deutzfahr 7X720. To jest ciągnik bez nawigacji. Jeżdżę Fentem 714 Vario, to jest ciągnik bez nawigacji. Ma założoną nawigację tylko do opryskiwacza. No i kolejnym ciągnikiem z nawigacją to jest Deutzfahr TTV 7250, który tutaj mamy na polu. I jeszcze jednym ciągnikiem w gospodarstwie jest Deutzfahr C-Shift 6160. Powiedz mi, którym ciągnikiem najłatwiej ci się pracuje? Najłatwiej wiadomo, ciągnik z nawigacją, czyli tutaj znajdujący się na polu TTV 7250. Powiedz mi, jak w ogóle przyszła ci nauka tego systemu? Szybko udało ci się to ogarnąć, udało ci się sterować tym ciągnikiem bez problemu? Nauka jest prosta, intuicyjna. Myślę, że jak dla młodych, to jak to komputery, że to nie ma większego problemu. Czyli żadnego problemu nie było po drodze raczej. Nie. No i jak teraz zmieniła się ta praca? Zajmujemy się tylko wtedy maszyną, co się dzieje za ciągnikiem, a nie skupiamy się na jeździe prostej. Czyli można poświęcić bardziej
się pracy, co się znajduje z tyłu ciągnika, dokładności wykonywania zadania. Nadrabiamy czas na uwrociach, wjeżdżamy co któryś przejazd, nie trzeba jakby zawracać na ósemkę i tak dalej. Przy której maszynie Ci to najbardziej pomaga? Przy Horschu Terrano, przy maszynie bezorkowej, bo ma, nie ma dobrego skrętu. Powiedz mi, Mateusz, bo Ty w ogóle swoją przygodę z rolnictwem rozpocząłeś później, nie pochodzisz z gospodarstwa. Nie, nie pochodzę. Pochodzę z miasta, z niedużego miasta, no ale wsie są dookoła. Co Cię skłoniło do tego, żeby pracować w rolnictwie? No, podobają mi się duże maszyny, ciągniki. Jednak to nie jest taka praca w fabryce na 8 godzin, tylko jest to coś innego, co się bardziej trzeba poświęcić. Jak to teraz wygląda? Na jakim stanowisku pracujesz w gospodarstwie? No, na stanowisku operatora i pomocy przy mechanice. Kształciłeś się jakoś w tym kierunku? Z zawodu jestem mechanikiem pojazdów samochodowych, a w tej chwili kształcę się jako technik rolnik. Powiedz mi coś w szkole o tego typu systemach jak nawigacja, już się także dowiedziałeś, czy raczej tutaj czerpiesz wiedzę z gospodarstwa? Sam, ale jak to wiadomo, w praktyce zawsze człowiek lepiej się uczy. Podczas dzisiejszego pokazu pracy ciągnika z nawigacją satelitarną jest z nami przedstawiciel firmy Deutzwar, pan Jarosław Figurski. Panie Jarosławie, niech pan nam opowie, jak to tutaj działa od A do Z, co trzeba zrobić, żeby ten ciągnik z tą nawigacją mógł funkcjonować. No, mamy na pokazie ciekawą maszynę, jest to 7250 TTV Agrotron, a więc 250 koni, skrzyniowa, bezstopniowa, duże centrum sterowania, monitor 12-calowy. No i właśnie, system rolnictwa precyzyjnego, na tym wyświetlaczu możemy obsługiwać, w cudzysłowie, nawigację, możemy obsługiwać funkcję ciągnika i funkcję maszyny. Jeśli chodzi o nawigację, to tutaj na ekranie monitora właściwie mamy wszystkie funkcje zgrupowane po jego prawej stronie. Możemy tworzyć pola, więc kreować granice pól, określać ich granice, rysować te pola, ewentualnie pola, granice pól przenosić sobie już utworzone wcześniej w oprogramowaniu, z którego rolnicy korzystają, tutaj do konsoli, czyli do komputera w ciągniku. Więc mamy zakładkę do pól, możemy je w pełni obsługiwać. Mamy drugą zakładkę do zadań, a więc zadania, a więc czynności, które wykonujemy już na wybranym polu. Mamy utworzoną granicę pola, na tym polu określamy, co będziemy robili. Utworzenie zadania na danym polu potrzebne jest tym, którzy na przykład wykonują prace usługowe, tak jak tutaj właściciele tego gospodarstwa. Jeśli wykonują prace usługowe i korzystają z zakładki zadania, nazywają te zadania, określają, co robią na danych polach, to wtedy łatwo jest im znaleźć w raportach, jakie generuje ciągnik, wszystkie statystyki do tych zadań, a więc mogą się w bardzo prosty sposób rozliczać z tej pracy, którą wykonują. Te liczniki są określane w bardzo precyzyjny sposób, a więc tutaj mamy pełną informację też tego na temat tego, co ciągnik robił, gdzie robił i jak to wykonywał, z jakimi wydajnościami, ile tego paliwa zużył, jaka była powierzchnia obrobiona i cały szereg innych liczników. Na danym polu, wykonując określone zadanie, mamy do dyspozycji też zakładkę linii prowadzenia. Te linie prowadzenia mogą być w wielu rodzajach, tak naprawdę. Są to najczęściej wykorzystywane linie proste, a więc proste linie prowadzenia, które określamy, czy tworzymy na danym polu. Ale mogą to być też krzywe linie prowadzenia, gdzie każda kolejna linia prowadzenia jest kopią tej pierwszej, no oczywiście oddalona o szerokość roboczą maszyny. Mogą to być przejazdy po okręgu i zupełnie dowolne inne kształty. Tutaj ten ciągnik pracuje z systemem rolnictwa precyzyjnego. Mniej więcej połowa pola już została obrobiona. Tak jak widać to też na monitorze po pokryciu pola, więc tym zielonym śladzie rysowanym na polu. Tak, system pracuje w tej chwili z dokładnością do plus minus 2 cm, a więc korzystamy w tej chwili w tym ciągniku z sygnału skorygowanego RTK. Sygnał jest skorygowany na żywo, jakby w czasie rzeczywistym, poprzez stację bazową od zewnętrznego dostawcy. Stacja bazowa nam koryguje sygnał darmowy, a więc ten plus minus 30 cm precyzja położenia. Schodzimy do 2 cm z precyzją położenia. Ciągnik jedzie z bardzo dużą dokładnością po polu. No i tutaj eliminujemy praktycznie do zera możliwość występowania nakładek albo ewentualnie powierzchni pola, która zostanie nieobrobiona przez maszynę. W komputerze pokładowym też możemy wykonywać z poziomu operatora wszystkie kalibracje, regulacje tego systemu, możemy określać geometrię maszyn, a więc wszystkie takie bieżące ustawienia są też wykonywane z poziomu iMonitora. Bardzo wygodny w obsłudze, ekran jest dotykowy. Te parametry, które chcemy regulować, możemy po prostu wybierać za pomocą kliknięcia, zmieniać ustawienia i uzyskiwać nowe parametry. Tutaj jeśli chodzi o ustawienie samego ciągnika, przechodzimy do okna nawigacji w bardzo prosty sposób, też przeciągamy po prostu okna,
Okno może być podzielone na kilka mniejszych i jedno duże. W tej chwili mamy akurat taki układ, że mamy dwa małe okienka, jedno do funkcji ciągnika, drugie do pozycji GPS i trzecie do samej nawigacji, gdzie jest wizualizowany już sam ciągnik z maszyną na polu i widzimy też pokrycie pola, więc widzimy tutaj miejsca, gdzie traktor już był. Ponieważ jeśli chodzi o prace uprawowe, no może nie jest to aż tak wymagane i potrzebne dla operatora, ponieważ w przypadku maszyn uprawowych to pokrycie pola, więc ślad pola czy tego miejsca, po którym traktor się poruszał, jest widoczny, po prostu maszyna wykonała tam pracę. O tyle na przykład w opryskach z szerokimi opryskiwaczami, z dużą szerokością roboczą, no tego śladu nie widzimy. Jeśli chcemy wykonywać co drugi, co trzeci, czy co któryś dowolny przejazd opryskiwaczem, to już takie zadania, więc pokrycie pola rysowane na ekranie i monitora bardzo się przydaje, ponieważ operator doskonale widzi, gdzie już był, gdzie ma do wykonania jeszcze pracę. W ostatnim czasie dodaliśmy możliwość automatycznego prowadzenia ciągnika na uwrociach. I tutaj oprócz linii prowadzenia prostych, krzywych czy zupełnie dowolnych torów na powierzchni pola występuje także możliwość zadania pracy automatycznej, a więc jazdy w automacie także na uwrociach pola, czyli ciągnik może już sam zawracać, powiedzmy w cudzysłowie, w prawo albo w lewą stronę i przejeżdżać co określoną liczbę przejazdów, czyli możemy na przykład wykonywać co trzeci przejazd w prawą stronę. Okej, panie Jarosławie, pytanie. Jest coraz większe zainteresowanie rolników tego typu systemami w ciągnikach? Zdecydowanie tak. Ten rok jest naprawdę ciekawym rokiem. Ja sam wiele systemów w tym roku uruchamiałem. Liczba systemów oferowanych, sprzedawanych tak naprawdę z ciągnikami Deutzwar, jeśli chodzi o systemy rolnictwa precyzyjnego, z roku na rok rośnie. I co obserwuję? Obserwuję coraz większą świadomość rolników na temat tego, jakie korzyści płyną albo mogą płynąć z korzystania z systemu rolnictwa precyzyjnego. Tutaj ograniczanie kosztów produkcji, środków, jakie są wykorzystywane w ogóle w procesie produkcji, więc mam tu na myśli na przykład opryski, no, których cena nie jest niska. Tutaj możemy zupełnie zredukować albo zdecydowanie zredukować ilość tych środków produkcji wykorzystywanych w procesie produkcji w skali na przykład roku. Jeśli chodzi o przedział cenowy systemów rolnictwa precyzyjnego, no to tak naprawdę od wyposażenia ciągnika jest uzależniona cena tego systemu, które musimy zamontować na ciągniku. Jeśli to jest ciągnik przygotowany do nawigacji, musimy dołożyć odbiornik. No i te odbiorniki w zależności od dokładności sygnału, z jakim chcemy pracować, mogą wynosić tak powiedzmy do 30 tysięcy złotych. Natomiast jeśli ciągnik nie ma nic wspólnego w cudzysłowie z nawigacją i chcemy, żeby ta maszyna jechała w automacie z precyzją 2 cm, no te koszty rosną. Tutaj jest dodatkowy koszt kierownicy elektrycznej, też monitora i odbiornika, i są to koszty rzędu 50 kilku tysięcy złotych, w zależności od modelu. Zdecydowanie płyną z tego korzyści dla użytkownika. Rolnicy nabierają tej świadomości, tak jak mówiłem, i przekonują się do tego, że ten system w takim ciągniku powinien być. No i to chyba nie są jakieś wielce skomplikowane systemy, prawda? System jest prosty w obsłudze. To menu wyświetlacza zostało pomyślane tak, żeby było maksymalnie obrazkowe, a więc tutaj bardzo prosta obsługa, nie jest to skomplikowane, wystarczy szkolenie, potem no, trzeba się potem jeszcze oswoić z tym systemem, więc spróbować popracować chwilę i tak naprawdę mamy już no, takie bardzo precyzyjne narzędzie do pracy w polu. Ale intuicyjnie pewnie też można do wszystkiego dojść, tak jak pan mówi, jak w smartfonie pewnie. Zdecydowanie. No jestem tutaj w kontakcie właśnie z właścicielem też tego ciągnika. Pamiętam, jak zaczynaliśmy pracę z nawigacją. Ja tutaj byłem na uruchomieniu tego ciągnika z nawigacją. Potem krótkie szkolenie. Potem zostawiłem właściciela z ciągnikiem. To jest najlepsza metoda. Najlepszą metodą jest nauka samemu. Trzeba spróbować. Tutaj pan spróbował i od tamtej pory praktycznie z nawigacją się, z tego co mi wiadomo, wiem, że się nie rozstają.